różnego rodzaju babcine, prababcine sposoby na zdrowie. Czy skutkują, czy też nie skutkują, to my weźmiemy teraz pod lupę układ moczowy. My to za dużo powiedziane. Doktor Tomasz Gołąbek, urolog, nam wszystko wyjaśni. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Będziemy zajmowali się zapaleniami pęcherza, nerek i kamicą nerkową, a zaczynamy od pigwy. Mówiliśmy przed chwilą o pigwie i niektórzy twierdzą, pijcie sok z pigwy, będziecie zdrowsi, wasze nerki będą zdrowsze. Na pewno pomaga w infekcjach układu oddechowego. Co z moczowym, do końca to nie jest takie pewne. Jest jedno badanie, które pokazało, że stosując alkoholowy, uwaga, alkoholowy wyciąg z ziaren pigwy, rzeczywiście jest dobry efekt w leczeniu infekcji wywołanych przez te najczęstsze bakterie, a więc Escherichia coli, Klebsiella, rzadziej troszkę przez Enterobacter. I badanie polegało na tym, że potraktowano tym wyciągiem bakterie, po prostu linie komórkowe, efekt był, jak również po podaniu, zainfekowaniu myszy, również podano taki ekstrakt i okazało się, że to działa. Natomiast to jest tylko jedno badanie. Więc jest ciężko wyciągać wnioski, które powiedziały, że oczywiście możemy to wszystkim zalecać, to jest super lek. Trzeba zrobić więcej badań. Natomiast wydaje się, że to jest ciekawa propozycja. Przynajmniej nie zaszkodzi, panie doktorze. Tak jest. Pomoże. Pan doktor oczywiście trzyma rękę na pulsie wszystkich najświeższych i najnowszych wydawnictw medycznych, ale nie wiem, czy trzyma pan doktor rękę na pulsie internetu. Czy wie pan, co jest najczęściej polecaną w internecie metodą, jeżeli chodzi o walkę z tendencją do kamicy nerkowej? Picie dużej ilości płynów? To na pierwszym miejscu, ale to jest dość oczywiste. Absolutnym hitem jest woda, taki napar z obierek z ziemniaków. Mówi się, że to po prostu działa idealnie, trzeba po prostu obierki gotować, a potem wypijać tę wodę. Chyba nie jest zbyt smaczna, ale można by się poświęcić, gdyby działało. Działa? Nic o tym nie wiem. Mało tego, nie jest to nigdzie tak naprawdę zbadane i zalecane. Myślę, że te stare prawdy ludowe, one są na pewno w dużej mierze gdzieś aktualne i pomagają nam przetrwać na przykład infekcję układu oddechowego. Z układem moczowym jest trochę gorzej. Bo tak jak tutaj te obierki z ziemniaków, tak i często dziewczyny próbują zapobiegać infekcją, czy leczyć infekcję, przyjmując duże ilości witaminy C na przykład, prawda? Lub skrzypu, lub perzu. Takie ale substancje... podobno działa. Podobno działa. Witamina C działa na pewno, ale niekoniecznie na układ, tak jest, niekoniecznie na układ moczowy. Dlaczego? Dlatego, że mamy badania, które z jednej strony pokazują, że w ogóle nie ma żadnego efektu. I to badania są przeprowadzone na przykład u pacjentów, którzy mają problemy z funkcjonowaniem układu moczowego, właściwego opróżniania pęcherza po urazach rdzenia kręgowego i u nich częściej występują infekcje. I tam zastosowane duże dawki witaminy C, aż 2 gramy na dobę, wcale nie pokazały, żeby to był efekt korzystny. I z kolei w badaniu innym, gdzie podawano kobietom w ciąży bardzo małe dawki, bo 100 mg to jest minimalna dawka, okazywało się, że jak codziennie jadły 100 mg przez 3 miesiące, to ryzyko infekcji spadało o 50%. A więc to jest wszystko takie dziwne. Tych badań mamy dosyć mało. Natomiast myślę, że nie należy z niczym przesadzać, bo duże dawki witaminy C będą powodowały zamianę witaminy C, czy w ogóle witamina C będzie zamieniała do szczawianów. A szczawiany, jeżeli są we krwi i to łączą się dokładnie z wapniem w nerkach, powstanie kamień. W związku z tym na pewno nie należy przesadzać. I te badania, które są dostępne, a właściwie zbiór badań, taka metaanaliza, czyli takie badanie, które w sposób statystyczny ocenia inne badania mniejsze, pokazało, że to ryzyko wzrasta szczególnie u mężczyzn. U kobiet nie do końca jest to określone, ale gdzieś z tyłu głowy pamiętajmy, że co za dużo, to niezdrowo i z tą witaminą C nie przesadzajmy i raczej w naturalnych pokarmach, jakichś owocach, to raczej to nie szkodzi. Co tutaj się wydarzyło? Tu się wydarzyło to, że my z Markiem za wszelką cenę nie chcemy trafić do gabinetu lekarskiego, jeżeli pojawiają się jakieś infekcje. Ja bym powiedział więcej, Kasiu, my tak naprawdę staramy się wyedukować teraz pana doktora, korzystając tak, metodą z głębi prób internetu. I błędów, tak, i a mleko na przykład. Bardzo dobre. I to jest doskonałe i mleko, po pierwsze to jest płyn,
i każdy płyn zmniejsza ryzyko na przykład infekcji układu moczowego, na przykład kamicy układu moczowego, no bo produkujemy mocz, czyli wypłukujemy ewentualne bakterie, a z drugiej strony mleko zmniejsza powstawanie właśnie kamicy szczawianowo-wapniowej. Dlaczego? Dlatego, że hamuje wchłanianie szczawianów z pokarmu. I jeżeli szczawian się nie dostanie do krwi, to nie będzie się łączył z wapniem w nerce, nie powstanie kamień w nerce. Hamuje w ten sposób, że łączy się wapń z mleka ze szczawianem, który jest w jelicie, i to jest wydalane przez jelita, a nie wchłaniane do krwi. To ja, panie doktorze, przygotowałem jeszcze listę również z zasobów internetu wszystkich ziół, które nam pomogą na układ moczowy. Więc pijemy ziele z krzypu polnego, liść borówki, brusznicy. Tak, najbardziej. Liść brzozy? Może być, ale to jest bardziej moczopędne. Liść pokrzywy? Tak, proszę. Korzeń i owoc pietruszki. Też słyszałem, że dobre, ale badań na ten temat większych nie ma. Ale na przykład... Panie doktorze, jako dziecko miałem już pierwszy kamień nerkowy i moja mama męczyła mnie chyba przez rok sokiem z pietruszki. To jest ohydne, ma ohydny kolor, a teraz pan mi mówi, że ja to wszystko wlewałem w siebie bez sensu. Nie, na pewno z sensem, bo przecież to był płyn. I to ma sens. Mama ma zawsze rację. To jest jedno, a dwa, kamień nawrócił? Nawrócił. No to chyba nie dopijałeś za dużo. Jeszcze uwaga, kłącze perzu, bardzo popularne. Tak, akurat kłącze perzu, tak, zakażenie układu moczowego. Co do kamicy, to nie ma takich danych, natomiast do infekcji tak, dlatego że kłącze perzu ma działanie zmniejszające stan zapalny i dwa moczopędne, czyli tak. A oczywiście pamiętajmy, że to są, powinno się przyjąć w dużej ilości i to powinno być regularne. Więc jednorazowe przyjęcie, czy w formie tabletek, czy w formie jakiegoś naparu, naprawdę niewiele nam pomoże. To tak jest w życiu, ale regularne przyjmowanie szczególnie płynów, czy to w postaci właśnie tych naparów z różnych ziół moczopędnych, na pewno zmniejsza ryzyko infekcji i zmniejsza ryzyko kamicy. Szukaliśmy. Bardzo dziękuję, ale nie, coś znaleźliśmy. Wizyta w gabinecie jest absolutnie potrzebna. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Teraz zabieram cię w podróż. Do gabinetu urologicznego. Nie, sentymentalną.